Alleluja. Wszyscy rozumieją. Well, it's a great joy and a privilege for me to come again here to the church in Ulstron and wielki come and meet with all of you. Przywilej i wielka radość dla mnie być znowu w Ustroniu, być z wami na tym miejscu. I always look forward to come to this church. Zawsze z wielkim oczekiwaniem przyjeżdżam, aby być z wami w waszym zborze. I have been coming here for quite a few years. Już kilka lat odwiedzam was, jestem z wami na tym miejscu. And you have been a great blessing for our ministry. I wy jesteście źródłem wielkiego błogosławieństwa dla naszej służby. And every time when I came, you have given for the work of God in India. Zawsze kiedy jestem tutaj i łożycie ofiarę na pracę w Indiach. And some of you in the church are supporting us on a monthly basis, supporting pastors and orphans. Dodatkowo wielu z was wspiera nas miesięcznie w utrzymaniu pastorów i sierot. And I want to thank every one of you on behalf of the people, the pastors, the ministry in the nation of India. Dlatego przekazuję wam serdeczne podziękowania w imieniu wszystkich tych pastorów i tej całej służby, którą prowadzimy w Indiach. And God is doing wonderful things in that country. Bóg czyni niesamowite rzeczy w naszym kraju. Because I believe that India needs Jesus Christ. Dlatego że zawsze wierzę i wierzył będę, Indie potrzebują Jezusa Chrystusa. Only Jesus Christ can help the nation of India. Tylko on może pomóc naszemu narodowi. 1.2 billion people. 1,2 miliarda obywateli tego kraju. Almost one fifth of the world live in the nation of India. Prawie 1/5 całego świata żyje w Indiach. People who are idol worshiping people. Czciciele bóstw. They don't know the living God. Nie znają żywego Boga. They are worshiping 330 million gods. Ponad 300 milionów bogów czczą. Everywhere you go, you see all these ugly-looking figures of all these gods. Gdziekolwiek pojedziesz, widzisz te obrzydliwe bóstwa. And people going after the idols instead of the living God. Zamiast służyć żywemu Bogu, oddają cześć martwym bóstwom. So in the midst of it, we are trying to preach the hope of humanity, Jesus Christ of Nazareth. Pośrodku tego wszystkiego staramy się głosić tą nadzieję na życie w Jezusie Chrystusie. Hallelujah. Hallelujah. That is why I'm here in this country. Dlatego przyjeżdżam do tego kraju. And challenging my brothers and sisters here. I zachęcam moich braci, moje siostry tutaj. And asking you to stand with us and pray for us. Abyście stanęli razem z nami, modlili się także o nas. Asking you to financially support us so that we can reach the nation of India for Jesus Christ. Proszę o wsparcie finansowe, abyśmy mogli kontynuować to dzieło zdobywania ludzi dla Jezusa w tym and kraju. I believe that God will do great things. I wierzę, że Pan będzie czynił wielkie rzeczy. Hallelujah. Hallelujah. I started two more new orphanages. We have got 17 orphanages in India. Otworzyliśmy ostatnio dwa nowe sierocińce. Teraz ich mamy 17. We are looking after more than 300 orphan children in different places. Jest ponad 300 dzieci w tych ośrodkach obecnie. We have got Bible schools. Mamy szkoły biblijne. And we have got sewing school for poor women. Szkoły krawiectwa dla biednych kobiet. I started 55 sewing schools in different parts of India. W różnych częściach Indii otworzyliśmy 55 takich szkół krawiectwa dla kobiet przy kościołach. Thousands of poor women learn to sew. Tysiące kobiet przechodzi przez kursy krawiectwa, by się nauczyły szyć i aby żyły z tego. And we tried to buy them a sewing machine and give it to them so that they can make a living. Każdej później kupujemy maszynę do szycia, aby to było źródło jej utrzymania. We tried to do everything possible so that Christ can be revealed to the people. Chcemy uczynić wszystko co możliwe, aby Chrystus, żywy Chrystus był objawiony w ich życiu. Because we believe that Jesus Christ is the only answer to the people. Wierzymy, że tylko on jest jedyną odpowiedzią dla każdego człowieka. And we know that Jesus cares for the poor. I wiemy, że Jezus ma serce dla ubogich. Jesus wants everyone to be saved. I chce, aby każdy był zbawiony. And Jesus has called us to do the job for him. I dlatego otrzymaliśmy to powołanie, aby to czynić dla jego chwały. Hallelujah. Hallelujah. God has been so good to us. Bóg był dobry dla nas. So many challenges and so many persecutions in India. Wiele wyzwań, wiele prześladowań doświadczamy w Indiach w naszym kościele. Many of my pastors are beaten up physically so many times. Wiele razy, wielu
pastorów, kasnodziejów zostało pobitych w różnych miejscach Indii. Wiele razy zmagają się, by przeżyć, głosząc Ewangelię. Całe ich życie jest wielkim wyzwaniem przed nimi. Many pastors starving in their life. Wielu głoduje służąc. Their children starving. Dzieci głodują. They don't have any food in the house. Nie mają wiele do jedzenia. There's no money. Nie ma tam pieniędzy. And their children go to the school and they faint in the classroom because they have not eaten for 3-4 days. Czasami ich dzieci mdleją w szkołach czy w drodze do szkoły, bo nie było pożywienia. And in spite of that, they are doing the work of God. Ale mimo tych wszystkich trudności, oni wiernie służą, głosząc Ewangelię. One of the very desperate need I have is to support these pastors who are working for God in very hard areas. Największą potrzebą, jaką chyba obecnie mamy, to znaleźć wsparcie dla tych pastorów, którzy służą w tych najtrudniejszych rejonach Indii. They're looking for some help so that there'll be a meal on the table every day. Oni modlą się o pomoc, aby przynajmniej jeden posiłek był na ich stole. Looking for finance so that they can rent a small place. Aby mogli wynająć, wydzierżawić jakieś pomieszczenie, w którym mogliby mieszkać albo mieć społeczność. Because there are so many new churches are started almost every week. Co tygodnia powstaje tak wiele nowych zborów i to są wyzwania. And young people, young couple are working for us as pastors in these churches. Wśród tych ludzi jest wiele bardzo młodych małżeństw, które podjęły się dzieła służby i głoszenia Ewangelii w Indiach. And we are trying to support these people. Próbujemy znaleźć wsparcie dla nich. And one of the things I need is I'm praying that the Lord will raise up families, young people in this country who can become a sponsor of a pastor and family in India. Modlę się dalej o to, żeby było trochę więcej osób, które byłyby gotowe wziąć na utrzymanie, na wsparcie taką rodzinę pastora. If you can make a little sacrifice on your side, you can become a supporter of a pastor in India. Odkryliśmy, że jeśli dajemy radę troszeczkę obciąć nasze wydatki, to jesteśmy w stanie utrzymać pastorską rodzinę w Indiach. We're looking for people who can support our orphan children in India. Także sieroty, te, które mieszkają w sierocińcach, potrzebują całkowitej, pełnej opieki. If the Lord speaks to you, you can make a difference in the life of these people in my country. Jeżeli będzie poruszone twoje serce, możesz właśnie uczynić różnicę w życiu tych osób. If the Holy Spirit speaks your heart today, jeżeli Duch Święty poruszy twoje serce, możesz być jedną z takich osób. I would like you to come and talk to Pastor Leszek, please. Możesz porozmawiać z Leszkiem o tym. And he'll be here and I'll be standing there and you can make a difference in the life of someone in India tonight. Pomoc taka pomoże bardzo tym, którzy tam głoszą w Indiach. I want to share with you a couple of things happened in my life. Chcę podzielić się z wami kilkoma świadectwami, nim będę głosił słowo. Last November I conducted a large crusade in India. Ostatnio w zeszłym roku w listopadzie prowadziłem ogromną ewangelizację w Indiach. In many meetings I have conducted in my life. Ja organizowałem wiele wielkich nabożeństw. In big stadiums. Na stadionach na przykład. 50,000 people. 50 tysięcy ludzi. 100,000 people. Albo 100 tysięcy ludzi przychodziło na nabożeństwo. And we have done many times. Wiele razy organizowaliśmy takie spotkania. But this time the Lord spoke to me. He is going to do a much bigger thing than anything I've seen in my life. Ale w zeszłym roku Bóg poruszył moje serce, aby zorganizować coś niesamowicie wielkiego. I invited Dr. Cho to come from Korea. Zaprosiłem doktora Yonggi Cho z Korei, aby przyjechał do nas głosić. And I invited other people also to come. Zaprosiłem razem z nim innych kasnodziejów, mówców. And I conducted this meeting in a city called Hyderabad. I zorganizowaliśmy otwartą ewangelizację w mieście Hyderabad. Which is the fifth largest city in India. Jest to piąte pod względem wielkości miasto w Indiach. And there is a big stadium. Jest tam wielki stadion. We can have about 100,000 people in that stadium. Łatwo można pomieścić na tym stadionie 100 tysięcy osób. But the Lord said he is going to bring more people. Ale Pan mówił do mnie, że będzie o wiele więcej ludzi. So I decided to look for a bigger place. A więc zaczęliśmy szukać większej przestrzeni. There's no more stadiums there. A więc nie ma już stadionu większego. So I went outside the city. A więc pojechaliśmy poza miasto. And I got 150 acres of land. I tam była taka otwarta
przestrzeń 150 hektarów ziemi. I cleaned up the place, got it all ready. Zaczęliśmy przygotowywać to miejsce, 150 hektarów ziemi. And we had the crusade in that place. I tam odbyła się ewangelizacja. Postawiono tam podium i odbyła się ewangelizacja. My dear friends, it is hard to believe on the last night we had 1 million people. Może trudno wam to uwierzyć, ale w ostatni wieczór ewangelizacji było 1 milion ludzi na nabożeństwie. Can you imagine a million people? Możecie sobie wyobrazić? Milion ludzi zgromadzonych w jednym miejscu. I don't know how many people are here in Ustron. Nie wiem, ile macie mieszkańców w Ustroniu. I was told that Warsaw has got 2 million. Powiedzieli mi w Warszawie, że tam jest 2 miliony mieszkańców. So I have to drive from one end to the other end. A więc aby zobaczyć, co dzieje się na drugim końcu tego nabożeństwa, trzeba było jechać samochodem. To go and see the other end, I have to drive so far. Bo było tak daleko, aby sprawdzić, co tam jest na końcu, co się it dzieje. Was like an ocean of humanity. Był to jakby ocean ludzi przed nami. God did amazing things there. I Bóg dokonał niesamowitych cudów tam. I was putting up this big television screens all the way to the back. Na całej drodze przez te zgromadzenie postawione były wielkie ekrany, monitory telewizyjne. So the people cannot see where the platform is too far. Oczywiście ludzie z tyłu nie widzieli nawet podium. And the planning of such a big meeting is just like a, you know, like a dream. Zorganizowanie czegoś takiego to jak jakieś marzenie, sen, który nie wiadomo, czy się zrealizuje. You know, like the young people, the musicians, you will appreciate this. How do you have a sound system for 1 million people? Pytali mnie ludzie, jak ty zdołałeś nagłośnić takie nabożeństwo, gdzie jest milion ludzi? Can you imagine? Czasami, aby nagłośnić dobrze zbór, to jest problem. But here, to have the sound to reach all those people. A tutaj głos musiał dotrzeć do tych wszystkich ludzi zgromadzonych na otwartej przestrzeni. There was only 3 companies in the whole country who is able to do that. Były tylko 3 firmy nagłośnieniowe w całych Indiach, które były w stanie to zrobić. So I went to the city of Mumbai, about 600 miles. Away from a więc udałem się do miasta Mumbai, 600 kilometrów od tego miasta. And I found a company. Znalazłem tam firmę. And the man said, okay, I can do it. I ten człowiek mówi, jestem w stanie to nagłośnić. Can you imagine they came with, wyobrażacie sobie, oni przyjechali. They came with sound equipments in 24 truckloads. Były to 24 tiry nagłośnienia i sprzętu. 24 truckloads of speakers, all these sound equipments coming for całe wyposażenie nagłośnienia tej wielkiej ewangelizacji. They were working for 1 month to set up the sound system. Przez jeden miesiąc montowano całą scenę i całe nagłośnienie. But God did amazing things. Ale Bóg dokonał niesamowitych rzeczy. Thousands of people were saved. Tysiące ludzi oddało życie Bogu. Thousands of people were healed from all kinds of zostali uzdrowieni z niesamowitych chorób. And God did amazing things in that city. I Pan dokonał niesamowitego cudu objawienia na tym miejscu. And that became one of the three largest Christian gathering in the history of India. Było to zgromadzenie, które znajduje się w 3 największych spotkaniach chrześcijan w Indiach. Amen. Amen. This happened just before I became 60 years old. To stało się tuż przed moimi 60 urodzinami. With that meeting I walked into my 60th year. Po tym spotkaniu, gdy skończyliśmy ewangelizację, miałem urodziny i skończyłem 60 lat. I turned 60 years in December last year. Było to w grudniu tego zeszłego roku. And everybody said, Pastor, you are getting old. Niektórzy ludzie mówili mi, pastorze, starzejesz się. You have to slow down. Musisz troszeczkę zwolnić, już nie angażuj się tak bardzo. You won't be able to do anything much. Już wiele nie będziesz w stanie zrobić. I also thought maybe they are right. Pomyślałem sobie, może i mają rację. But maybe that is what's going to happen. Może to się za niedługo stanie. So anyway, this year started. A więc zaczął się nowy rok. And I started traveling from January. Zacząłem moje podróże od stycznia. To different places of the country.
going around and preaching the gospel. Jeżdżąc po całych Indiach, w różnych stanach, organizując ewangelizację i głosząc Ewangelię. And I thought I will calculate the distance I'm traveling. Tak pomyślałem, że policzę sobie te wszystkie kilometry przebyte. In the first two months of this year. Przez pierwsze dwa miesiące tego roku. I calculated and I found I have traveled 23,000 kilometers. Policzyłem i naliczyłem się 23 tysiące przebytych kilometrów. Then I thought, okay, 60 is nothing. Pomyślałem sobie, no cóż, 60 lat, nawet dobrze się czuję i trzymam. So I'm going to continue preaching the gospel. A więc nie mam zamiaru zwolnić, będę głosił Ewangelię i jeździł dalej. I want to see the power of God being manifested. Pragnę oglądać uwolnioną Bożą moc. I want to say one more thing before I preach today. Jeszcze jedno świadectwo, nim zacznę głosić Słowo Boże. Friends, I want you to know that there is a revival happening in one of my churches. Chcę opowiedzieć wam o przebudzeniu, które jest w jednym naszym zborze. It is not in a big city. Ten zbór nie jest w mieście. It is not in a big church. To nie był wielki zbór. It is in a small village of 400 people. To ten zbór był wiejskim zborem, gdzie było 400 mieszkańców. And we have a small church of 40 people in that village. I tam na tej wsi otworzyliśmy zbór, który liczył 40 członków. And the building is only about half the size of this platform. Budynek zborowy to pół tego podium waszego. About 50 people sit on the floor. Około 50 osób mogło usiąść na podłodze, aby słuchać Bożego Słowa. Everything was going on as a village church. Wszystko tam się odbywało, jak w każdym kościele. And about 8 months ago, ale 8 miesięcy temu, one Sunday morning, w niedzielę rano, suddenly about 40 people walked up to the door of the church. 40 nowych osób przyszło na nabożeństwo do tego zboru. And they came and stood at the door. Przyszli, stanęli z tyłu. And they said, we are searching for God. I zaczęli wołać, szukamy Boga. Is he in this place? Is he here? Czy on tu jest, na tym miejscu? The pastor was a bit shocked. I pastor troszkę się przejął. Because nobody come and say like that. Bo nikt jeszcze wcześniej nie zadał mu takiego pytania. Can you imagine somebody standing about 50 people standing at the door and say, hey, we are looking for God. Wyobraźcie sobie, że dziś na nabożeństwo przychodzi 50 nowych osób i z tyłu krzyczą, szukamy Boga, czy on tu jest. It does not happen that normal. Normalnie takie rzeczy się nie dzieją. So the pastor said, oh, come inside, come inside. Ale pastor był na tyle bystry i mówi, chodźcie, wejdźcie tu, ściśnijcie się razem z nami. You are in the right place. Jesteście w dobrym miejscu. God is here. Bóg tu jest. So they are not Christians, they don't know how to behave in the church. To nie byli chrześcijanie, a więc nie wiedzieli, jak się mają zachować. So they came and sat down. A więc usiedli. And they said, hey, i znowu zaczęli krzyczeć. Tell your God, we have some problem. Powiedz temu waszemu Bogu, że my mamy ogromne problemy. Some of our people are sick. Ci ludzie są strasznie chorzy, którzy tu przyszli. Tell your God to help us. Powiedz Bogu, aby pomógł im. So the pastor said, okay. A pastor mówi, dobrze. So he said, let us take care of this first. A więc zajmijmy się tym najpierw. So he came and he started praying for the people. A więc zrobił wezwanie do przodu i zaczął się o ludzi modlić. And as he prayed for the sick people, kiedy modlił się o tych chorych ludzi, the Lord healed every one of them. Bóg uzdrowił wszystkich chorych na tym nabożeństwie. Hallelujah. Hallelujah. Everyone was healed by the power of God. Każda jedna osoba została uzdrowiona. They were also happy. Byli bardzo szczęśliwi, radośni. And they went back. Po nabożeństwie poszli do domu. The next Sunday, na następną niedzielę, about 80 people came back. Przyszło 80 osób. That means there is no place inside the hall. A więc nie było już miejsca w tej kapliczce, aby się zgromadzić. Now they are all sitting outside under the tree everywhere. A więc wyszli na zewnątrz i odbyło się nabożeństwo poza zborem, poza budynkiem zboru. God was doing miracles. I Bóg czynił cuda. People were blessed by God. Ludzie byli błogosławieni przed Panem. And the third Sunday, na trzecią niedzielę, 150 people came. 150 nowych osób przyszło. And the people continued to grow, coming. I ludzie zaczęli przychodzić z różnych miejsc i okolic. By 2 months time, po dwóch miesiącach, 500 people started. Każdą niedzielę było 500 osób na nabożeństwie. And God was doing wonderful things. I Bóg czynił niesamowite rzeczy. Jesus was healing people from every kind of sickness. Jezus uzdrawiał ludzi z różnych strasznych chorób. Blind eyes, born blind man receiving sight. Niewidomi odzyskiwali wzrok.
The lame jumping up, running and praising God. Przynoszeni, sparaliżowani byli uzdrawiani. Demons coming out of the people. Demony wychodziły z ludzi. And now today, dzisiaj we are having 4000 people attending the meeting. Każdą niedzielę zgromadza się o 4000 ludzi. People are coming from 300, 500 miles coming to meet with Jesus. Przyjeżdżają ludzie nawet z dalekich miejsc, aby być każdą niedzielę na tym nabożeństwie. And God was doing creative miracles in that place. I Bóg zaczął czynić takie kreatywne cuda. Two people have been raised from the dead. Dwie osoby zostały wzbudzone z martwych. One man was bitten by the cobra snake. Jeden mężczyzna został ugryziony przez kobrę, przez węża, kobrę, jadowitym jadem zatrutym. They were taken to burn him. Już był niesiony na kremację. One of our people went and touched the dead body. Poszli, aby się o niego modlić. And the man came back to life. Ten człowiek ożył. They came to the church. Przyszli do kościoła. He gave his heart to the Lord. Oddał życie Jezusowi na nabożeństwie. And he became a Christian. I stał się chrześcijaninem. Hallelujah. Hallelujah. They brought one leper for prayer. Przynieśli człowieka trędowatego na spotkanie modlitewne. The leprosy has eaten his flesh. A więc trąd już zjadł ciało. The flesh was all rotten. And there is no flesh, only bones. Było widać po prostu kości, bo ciało już odpadło. You can just see the bones of his leg. A więc można było zobaczyć te kości w tym zepsutym ciele jego nogi. So they brought him for prayer. A więc przyniesiono go na modlitwę. Everybody, thousands of people watching. Było tam parę tysięcy ludzi, 2000 ludzi. And the pastors were praying. I pastor się modlił. And as they were praying, i kiedy modlitwa trwała o niego, suddenly the flesh started to grow on the leg. Nagle ciało zaczęło pokrywać tą nogę. Can you imagine being in that meeting? Wyobraźcie sobie, że jesteście na takim nabożeństwie. That's frightening, isn't it? Przerazić się można. You're looking and the patrzysz, a tu żywe mięso zaczyna pokrywać nogę. Flesh is growing. Zaczyna rosnąć. And then the skin came and covered. A kiedy było już to mięso takie żywe, surowe, pokryło to skóra. And pokryła the man to skóra. Was completely healed. I ten mężczyzna został całkowicie uzdrowiony. Hallelujah. Hallelujah. And these people are worshiping outside because there's no building, nothing. They're right under the tree everywhere. Ci ludzie spotykali się na nabożeństwach pod drzewami, pod otwartym niebem, bo nie ma budynku dla nich. Last month I was there preaching to them. W zeszłym miesiącu pojechałem tam głosić. It was our monsoon season, our rain. Był to miesiąc deszczów, czyli ten czas opadów deszczów w Indiach. It was raining so hard. Padało, lało jak srebra. I'm standing in the rain. Stoję, leje na mnie z Biblią. They're all sitting in the rain. Wszyscy ludzie siedzą w deszczu, na otwartej przestrzeni. Nobody is going anywhere. Nikt nie idzie do domu. They're all sitting there saying we want God to bless us. Siedzą i oczekują, że Bóg będzie błogosławił ich życie. Isn't that so amazing? To jest niesamowite. New Christians. To są nowi chrześcijanie. Seeing the miracle of Jesus Christ. Którzy doświadczyli cudów Jezusa Chrystusa. They don't care about the rain. Ich nie obchodzi to, że pada deszcz. They want a touch of God in their life. Oni chcą być w społeczności z Bogiem, aby ich dotknął. What will we do if there is rain? Co my zrobimy, jakby padało na takim nabożeństwie? We'll tell God, God, bye-bye, we are going home. Too much rain. Powiedzielibyśmy, o Panie, pada, to nie jest zbyt przyjemne tu siedzieć na nabożeństwie. Oh, maybe we'll come tomorrow. Może przyjdziemy jutro, jak przestanie padać. But these people are so hungry for Jesus. Ale ci ludzie są głodni Jezusa. Hungry for God's miracle. Głodni Bożych cudów. And God spoke to me. I Bóg powiedział do mojego serca. I want you to help this revival. Chcę, żebyś pomógł temu zborowi, który przeżywa przebudzenie. So I am planning to buy a land. Chcę kupić dla nich ten kawałek ziemi, na którym się spotykają. And we are going to put a metal shed. I my chcemy postawić tam, zbudować takie przykrycie z metalu, z blachy. No, no walls or nothing. Nie będzie tam ścian, budynku. Just the floor. Będzie podłoga. And the roof. I dach. So that they can be away from the rain and the sun. Aby byli chronieni przed deszczem i upałami słonecznymi. God showed me I should build a place for 10,000 people. I Pan powiedział mi, że ma to być na 10,000 ludzi. So that's what I'm planning to do. I to jest mój następny plan mojej inwestycji. So the pastor said that as usual you'll take an offering for India. As usual you'll be taking an offering. Będziecie zbierać ofiarę na Indię. And I want you to know tonight as you give the money that you're going to give, we're going to use it for the purpose of the revival. A więc te część, może ofiary z tych wszystkich potrzeb, które są na wybudowanie tego dachu, przeznaczymy na ten cel. Every salat will be used to put up that shed so that the revival can continue. A więc każda złotówka będzie wykorzystana na to, by
zbudować im ten dach na te zgromadzenie. I want to encourage you to give tonight sacrificially and generously and see the revival continue. A więc niech Bóg poruszy nasze serca, abyśmy dziś złożyli obfitą ofiarę tam, gdzie jest przebudzenie Boże, aby błogosławić tych ludzi. And God will bless you real good. A Pan będzie nam udzielał swojego błogosławieństwa. Amen. Alleluja. Are you ready to hear some preaching? Gotowi jesteście na Ewangelię, na Boże Słowo? This is the introduction of my message. To był wstęp do mojego kazania. Okay? All right, if you got your Bibles with you, otwórzcie Boże Słowo. Or whatever it is, Bible, iPhone, U-phone, iPad, U-pad, cokolwiek macie, Biblię taką w okładkach książkową, czy w iPhone'ie, w iPadzie, gdziekolwiek. So, let us look at from the Gospel of Matthew. A więc czytamy z Ewangelii Mateusza. I'm going to share with you a very important subject that we all need to know. Dzisiaj chcę podzielić się z wami bardzo ważnym słowem. Powinniśmy o nim wiedzieć. God gave me this message to give it to you. Bóg dał mi to słowo, abym dziś wam go przekazał. As I was praying and asking the Lord what I should share in Ulstra. Gdy modliłem się dziś i pytałem Pana, co mam powiedzieć w Ustroniu. And God has given me the message. I want you to open your heart and hear what the Spirit of God wants to speak to you tonight. Pan dał mi to słowo, a więc otwórzcie wasze serca, aby posłuchać, co Duch Pański chce nam powiedzieć. So for the time being, let's forget about India and other things. A więc na moment let us listen to God's word. Zapomnijmy o Indiach, o potrzebach w Indiach. Skupmy się na Bożym słowie. Amen. Amen. So we're going to read from Matthew's Gospel, chapter 18. A więc czytamy ze 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. My story is from verse 21 to 35. Moja historia, którą chcę użyć z Biblii, jest zapisana od 21 wersetu do 35. But we are not going to read all those verses. Ale nie będziemy czytać całej tej historii z Bożego Słowa. Because it's going to take a long time. To by zabrało dużo czasu. So you can go home and read it. A więc przeczytamy sobie w domu całą tą historię. But I promise you, I'll be speaking from this portion. Ale to jest tekst mojego przesłania dziś wieczór do was. But to make it sound like a sermon, let us read at least. A więc, aby to wyglądało jak poważne kazanie, przeczytamy ze 2-3 wersety. Czasami spotkałem się z dziwną reakcją ludzi, gdy nie przeczytałem żadnego wersetu. A czasami niektórzy dziwnie reagowali, gdy nawet nie otworzyłem Biblii, głosząc Boże Słowo. Mam otwartą Biblię. We're going to read a couple of verses. I przeczytamy kilka wersetów. So that everybody can be happy. Aby wszyscy byli zadowoleni. We're going to read from verse 21 and 22. Przeczytamy dwa wersety, 21 i 22. We read like this here. Czytamy tak. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? But Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Peter is coming with a question. Oto Piotr przychodzi do Jezusa z pytaniem. Peter is asking, Lord, when my brother sinned against me, Panie, kiedy mój brat coś zrobi przeciwko mnie, ile razy mam mu przebaczyć? Seven times is okay? Czy kiedy przebaczę mu 7 razy, to jest wystarczająco? Why is he asking like that? Dlaczego on zadaje takie Even pytanie? The question makes us to realize that he does not want to forgive his brother. That he does? Yeah, does not. To pytanie samo już budzi podejrzenie, że Piotr nie bardzo jest gotowy, aby wybaczyć drugiemu. Otherwise, why should be asking him how many times I should forgive? Bo inaczej, gdyby był gotowy wybaczać, po co pytać ile razy? He should keep on forgiving. A więc trzeba przebaczać. But he said, seven times, is it okay? Ale on chciał się upewnić, czy jak 7 razy wybaczy komuś, kto przewinił przeciwko niemu, czy wystarczy. It is like Jesus said in another place. A więc to tak, jak Jezus mówi w innym miejscu. Jesus said like this. Pan Jezus powiedział tak. If someone slaps on your cheek, to tak, jak Pan Jezus mówi, gdy ktoś uderzy cię w twarz. What does it say? Co tam jest powiedziane? It says, co mówi? Show the other cheek also. Nadstaw drugi policzek. Right? Tak? Is what it is written? Tak pisze w waszych Bibliach? Why are you sitting so quietly? Dlaczego tak cicho siedzicie? Are you upset with me? Czy coś złego powiedziałem? Do you read the Bible sometimes? Czytacie Biblię? Do you know there's a book called Bible? Czy wiecie, że jest coś takiego jak Biblia?
You do? Okay? Is that something like that written in the Bible? Czy tak jest tam zapisane w waszej Biblii? Somebody slaps you on one side. Jak ktoś cię uderzy w policzek, w twarz? You should show him the other cheek also. Pan Jezus mówi, nadstaw drugi. So this Christian brother. A więc ten brat chrześcijanin. So he came and the other man who was angry with him, he came to him. Przyszedł do kogoś, kto był na niego zły. So he slapped him. Uderzył go. So he said, okay, he turned the other side. A więc on odwrócił drugi policzek. And he slapped him there also. Uderzył go znowu. And then this man said, that's only Jesus said, now it is my turn. And he did. A więc Pan Jezus powiedział, nadstaw drugi, więc nadstawiłem, a teraz jest mój kolej i kolej, teraz moja kolej i ci oddam. No. Nie. That tak is nie not ma być. What God's plan is. Tak Pan Jezus tego nie zaplanował. Show your both cheek as you start fighting. No. Nie nadstawiam raz i drugi policzek, a później oddaję. He said, can I forgive seven times is okay? Czy siedem razy wybaczając wystarczy? But Jesus says, Jezus mówi, no, not seven times. Nie siedem razy. But it should be 70 times 7. Powinno to być 7 razy 77 razy. It is almost sounding like the rhyme song we teach the children in the school. To tak jakby uczyć dzieci w przedszkolu piosenki. You know, little songs we teach. Wiecie, taka piosenka uczyć dziecko. Twinkle, twinkle, little star. O, tam, oh, I wonder błyszczą, what błyszczą you are. Małe gwiazdki, coś takiego. Rain, rain, go away, come again another day. Albo like, deszczu, deszczu, odejdź stąd, przyjdź do nas następnego dnia, coś takiego. Our little children come back with all these songs, rhymes we call. You know, sounds the same. Yeah. Dzieci przychodzą z przedszkola i śpiewają te piosenki, one brzmią wszystkie tak samo. This also sounds like this. To właśnie tak brzmi. Seven times? Siedem razy? No, seven nie, times. Siedem razy. 70 times 7. Siedem razy, 77 razy. Why did Jesus say 70 times 7? Dlaczego Pan Jezus używa takich liczb? Just he thought it is a good number? Czy dlatego, że to jest jakaś dobra, fajna liczba? Did he think that it is okay? It is sounds good? Czy dlatego, że to tak fajnie brzmi, jak się powie, 7 no. razy 77 no, razy? No, but when Jesus talks about something, there's always a real meaning to everything he says. Kiedy Jezus mówi coś, zawsze ma to ogromne, głębokie znaczenie. Why did Jesus say 70 times 7? Dlaczego Pan Jezus użył takiego stwierdzenia, takich liczb? If you go to the book of Genesis, jeżeli otworzycie księgę Mojżeszową, pierwszą księgę Mojżeszową, if you read in chapter 4, jeżeli otworzycie czwarty rozdział, if you read verse 23 and 24, i przeczytacie dwa wersety, nie ostatnie, tylko 23 i 24, there is a man by name Lamech. He's talking to his wife. Jest tam opis rozmowy Lamecha ze swoimi żonami. And he's talking to his two wives. I on mówi do swoich dwóch żon. And he says like this. I mówi tak. Listen to me. Słuchaj głosu mego. I have killed a man who hurt me. Oto jestem gotowy zabić tego, kto mnie zrani. And I have killed a young man. A chłopca. And then he says który like mi this. Zrobi siniec. Then he's saying like this. I mówi dalej tak. If Cain is revenged seven times, jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, I will be revenged 70 times 7. To Lamech 77 razy. Amen. You know what, Amen. What is Lamech saying? Co Lamech mówi? He's saying revenge will be taken 70 times 7. A więc ja będę się mścił 77 razy 7. And Jesus is saying, a Jezus mówi, forgiveness to be given 70 times 7. Wy macie przebaczać 77 razy 7. It is the same number. Jest taka sama liczba biblijna użyta. What does that mean? Co to znaczy dla nas? Jesus is saying like this. Jezus mówi do nas tak. Every time when you want to take revenge on somebody. Zawsze kiedy chcesz się zemścić na kimś, bo coś ci zrobił. He said, instead of taking a revenge, you must forgive. Zamiast się mścić i jakby reagować, przebaczaj. If you want to take revenge 70 times 7, you should forgive 70 times 7. Jeżeli chciałbyś się zemścić, czy trzeba było dokonać pomsty 77 razy 7, powinieneś tyle razy wybaczyć. In other words, we are not allowed to take revenge on anybody. A więc powiem odważnie, nie mamy prawa się mścić za nic. We are called to forgive people. My mamy jedno prawo przebaczać drugiemu człowiekowi. And today I want to speak to you a message. I dziś mam przesłanie do waszych serc. That I will call as victory
over unforgiveness. Będę mówił na temat zwycięstwa nad nieprzebaczeniem. I want to show you how horrible it is to carry unforgiveness in our hearts. Chcę pokazać wam, jak okropną rzeczą jest nosić w sercu nieprzebaczenie dla drugiego człowieka. We are all, every one of us are almost a culprit for this. Powiem tak, wszyscy jesteśmy jakby skazani na ten problem. We pastors are guilty of this. Pastorzy są tego winni. Apostles are guilty of this. Apostołowie są winni nieprzebaczenia. Elders are guilty of this. Starsi kościołów i zborów są winni nieprzebaczenia. Christians are guilty of this. Chrześcijanie nie przebaczają. Dzisiaj noszą winę nieprzebaczenia. Because we tend to carry unforgiveness in our heart. Ponieważ gdzieś tam jest ta zaciętość w nas, aby nie wybaczyć drugiemu, który zrobił coś przeciwko nam. So tonight I'm preaching to every one of us. A więc dziś mówię do wszystkich nas, łącznie z samym sobą. I'm preaching to you and I'm preaching to me. Mówię do twojego serca i mówię do mojego serca. Because this is something that we have to deal with in our life. Dlatego, że jest potrzeba, aby nad tym popracować i rozprawić się z tym swoim życiem. Chcę, abyśmy zobaczyli dziś problem nieprzebaczenia. Chcę pokazać wam, wskazać wam na moc przebaczenia. Amen. Amen. And after speaking to Peter, i po rozmowie z Piotrem, Jesus told him about a story. Pan Jezus opowiedział im historię. Amen. So here he said, there's a king. I oto jest ten klucz. And he called his servants to come and settle their accounts. A więc on zwołał swoje sługi, aby zrobić obrachunek. And one man came. I przyszedł jeden człowiek, and jeden mężczyzna. And the Bible says, Biblia mówi, this man owed the king 10,000 talents. Biblia mówi, że ten człowiek był winien królowi 10 tysięcy talentów. This man owed 10,000 talents. A więc był winien 10 tysięcy talentów. How many of you have read this story, please? Ilu z was czytało tą historię? Have you read this story? You have? Czytaliście ją wszyscy? 10 tysięcy talentów. 10 osób podniosło rękę. Only 10? Oh. 10 tylko? 20. O, 20 już. Nobody has read on that side. Z tamtej strony nie widziałem rąk podniesionych. Have you read this story? Czytaliście tą historię Jezusa? Oh, it's good. Dobrze. Some people have decided I'm not going to raise my hand. Whatever this Indian says. Może ktoś podjął taką decyzję, ja moje ręki nie podniosę, o cokolwiek by ten pastor z Indii prosił. This Indian pastor always makes us to raise our hands. Pastor z Indii ciągle chce, abyśmy ręce podnosili. So when you read this, many times we read some of this portion and we just go along. My tak czytamy, to przelecimy po tym tekście i nie zgłębiamy go. Do you know the value of 10,000 talents? Czy wiecie, jaką wartość miało 10 tysięcy talentów? Because this is money. We are talking about money. Tu jest mowa o pieniądzach. God, the king was saying, oto, bring me back my money. Oto król mówi do swojego sługi, zwróć mój dług. You owe so much. Masz wielki dług u mnie. So in the Bible, when you study, then you can see the different measurement of money and the different money, you know, the value is written. W Biblii odnajdujemy te różne wartości, które są opisowo pokazywane w pieniądzach, w środkach płatniczych. And the highest is talent. I najwyżej w walucie stoi talent. The other values come down from the talent. Wszystkie inne, o których mówi Biblia, są pod talentem. It is like mina, shekel, są gera, miny, szekle, beka, beta i różne inne. Denarius, all this come denary, down from o, denary. So I don't have the time to go through everything, but I'm going to show you. Nie będę o tym wam tłumaczył, ale chcę wam coś pokazać. What is the value of one talent? Chcę powiedzieć wam, jaka jest wartość jednego talenta. One talent is equivalent to 12,000 days wages. 12,000. Jeden talent to pensja za 12 tysięcy dni pracy. You got that? Czy dobrze usłyszeliście? So you're going to do some maths with me today? Chcecie trochę popracować matematycznie ze mną dzisiaj? So let us imagine one day's wage is 20 euro. A więc wyobraźmy sobie, że dzienna dniówka to 20 euro. So what will be one talent? A więc ile będzie miał jeden talent? One talent is 12,000 days wages. A więc 12 tysięcy dni pracy razy
So 12,000 multiplied by 20 will be. A więc pomnożone przez 20, 12 tysięcy pomnożone przez 20. Euro. A więc będzie 240 tysięcy euro. Got that? Jeden talent. That's almost quarter of a million euro. To jest jakby jedna czwarta miliona euro. How much is it? One talent. To jest jeden talent. Got it? So what we're going to do, let's not worry about the money side of it. So we will calculate according to the wages. A więc chciałbym, abyśmy to pomnożyli przez właśnie dniówkę pracy. One talent is 12,000 days wages. A więc jeden talent 12 tysięcy dni pracy. So we want to make it into years, make it easy. A więc powiedzmy o latach. So instead of 365 days, we will divide by 400 days. A więc aby łatwiej nam liczyć, powiedzmy 400 dni w roku. Okay? Okay. So if you divide by 400, jeżeli to pomnożymy przez 400, that will become 30 years. Wychodzi nam 30 lat. You're with me? Jesteście ze mną? You're thinking, what is he doing tonight? Is he teaching maths to us? Co on robi dzisiaj? Uczy nas matematyki? No, just for 2 minutes. After that, we'll continue on. Ja zaraz będę wam mówił, o co mi chodzi. I want you to see the seriousness. Ja chcę wam pokazać powagę of God's forgiveness, okay? Bożego wybaczenia. That is what I'm trying to do here. To wam chcę najpierw pokazać. So one talent is equivalent to 30 years wages. A więc jeden talent to jest 30 lat pracy. Got that? Okay? So zrozumiecie? How much is 10,000 talents? A więc ile jest 10 tysięcy talentów? So 10,000 talents means. A więc 10 tysięcy talentów. 300,000 years wages. A więc jest to 300 tysięcy lat pracy. Anybody lives for 300,000 years? Kto przeżyje tyle lat? Huh? Anybody you know? Kto może tyle żyć? 10,000 talents is equivalent to 300,000 years wages. A więc 10 tysięcy talentów w obliczeniu biblijnym, sprawdzaliśmy to, ja razem z nim to sprawdzałem. Now the king is saying, to jest 300 tysięcy lat pracy. He's saying, give me my money. A więc król mówi, oddaj ten dług. How much money? Ile? 300,000 years wages. 300 tysięcy lat pracy. He says, king, królu, I don't have the money. Nie mam pieniędzy. And the king said, okay, if you don't have the money, put him in the prison. A więc jeśli nie ma pieniędzy, wrzućcie go do więzienia. Take him, sell his wife, sell his children. Sprzedajcie dzieci, żonę, całą rodzinę, cały jego dobytek. So he fell at the feet of the king. A więc on pada do kolan króla. And he said to him, please. I mówi do niego, proszę. Please give me some time. Daj mi trochę czasu. How much time? Ile czasu? Huh? Ile czasu? How much time should give? Ile czasu powinien dać? 300,000 years. 300 tysięcy lat pracy. That means you don't eat. A więc nie jesz. You don't drink. Nie pijesz. You don't buy any clothes. Nie kupujesz żadnego ubrania. You take the salary. Całą wypłatę oddajesz królowi przez każdy miesiąc. Even then it'll take 300,000 years. I nawet postępując tak, masz 300 lat na spłatę długu. He's saying, please give me some time. Daj mi trochę czasu. And the Bible says, i Biblia mówi, the king looked at that man. Że król spojrzał na tego człowieka. The king saw how pity he was. Zobaczył jego bezradność. The king saw how hopeless he was. Bezsilność. And the king knew he can never pay back the debt. I król zrozumiał, że on nigdy nie jest w stanie spłacić tego and he długu. Looked at him. Popatrzył na niego. And he said like this. Powiedział tak. Forgiven. Wybaczam ci. Your debts are forgiven. Twój dług jest anulowany. Go home. Idź do domu. Go. Idź do domu. Your debt you cannot pay. Masz dług, który nie jesteś w stanie spłacić. You can never pay your debt. Nigdy nie spłacisz tego długu. Your debt is so big. Jest tak wielki. Your sin is so big. Twoje przewinienie jest tak wielkie. Your wickedness is so big. Twoje słabości są tak wielkie. You can never pay for your sin. Nigdy nie spłacisz swojego grzechu. You can never pay for your sinful life. Nigdy nie spłacisz swojego grzesznego so życia. King Jesus looked at every one of us. I tak popatrzył Pan Jezus na każdego z nas. And he said, forgiven. Wybaczam ci. Go home. Idź do domu. Forgiven. Jesteś uwolniony z długu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He was just forgiven. 300,000 years wages. Oto wybaczono mu 300 tysięcy lat pracy. He's coming out of the king's palace singing. Wyobraź sobie, jak wychodzi z królewskiego pałacu śpiewając. My debt is gone. O, mój dług został spłacony, przebaczono mi mój grzech. I'm free.
Jestem wolny. So good, feel so good. O, jak czuję się lekko, jak mi dobrze, jestem wolny. As he came out of the palace, kiedy opuszcza pałac, as he was walking along the road, kiedy idzie drogą, the Bible says he saw another man who owed him 100 denaries. Spotkał człowieka, który był mu winien 100 denarów. One denary is one day's wage. Jeden denar to jest jeden dzień pracy. So 100 denarii means 100 days. A więc 100 denarów to jest 100 dni pracy. So this man owed the man who was just forgiven 300,000 years wage 100 days wage. A więc ten człowiek, który był winien 300 tysięcy lat pracy, spotyka kogoś, kto jest mu winien 100 dni pracy. 100 days wage is not a hard debt. 100 dni pracować i zarobić na spłacenie długu, to można zrobić. Ile złotych jest za dzień pracy w Polsce? To zależy, gdzie się pracuje. Depends where you work. 200 zlotys per day? No. 200 złotych na dzień? No. Ale by było dobrze. Less, 100, much less, much 100 less. Zlotys. 100 złotych? Let us keep it 100 zlotys. Powiedzmy ogólnie 100 złotych dziennie. Okay? So 100 days wage means, a więc 100 dni pracując? 10,000 zlotys. 10 tysięcy złotych. That is not a big money. Czy to jest wielki dług w banku? You have to pay more money to buy a car. Może ktoś wziął samochód na kredyt i musi więcej you spłacić. You have to pay much more to buy a house. Albo wziął kredyt na wybudowanie domu, musi więcej spłacić. Why? We can't pay the money back. I nosimy się z zamiarem spłacić so ten dług. Days wage is not a big a więc 100 dni długu pracy to nie jest zbyt wielki dług. Now the man who was forgiven, a więc ten człowiek, któremu wybaczono tak ogromny dług, mówi, że złapał za gardło tego swojego drugiego przyjaciela czy człowieka, który był mu winien 100 dni pracy. He's not asking gently. Nie rozmawia z nim kulturalnie. He's holding his throat. Złapał go za gardło. And he said, give me my money. Oddaj mój dług. So this man says, i ten człowiek mówi, please bear with me. Proszę, bądź cierpliwy dla mnie. Please wait for some time. Poczekaj trochę. I will pay you back. Ja ci to zwrócę. But this man who was forgiven by the king, ale ten, któremu król wybaczył, who will not accept, who is not ready to accept it, nie jest gotowy, aby przyjąć tą ofertę. And the Bible says, i Biblia mówi, he took the man, że on wziął tego dłużnika, and he threw him into the prison, wrzucił go do więzienia, until he will pay back the debt. Dopóki nie odda mu długu. How much debt? Ile? 100 days wages. 100 dni pracy. Who did this? Kto to uczynił? A man was forgiven 300,000 years wages. Człowiek, któremu wybaczono 300 tysięcy lat pracy. The man whom the king showed pity. Ten, który błagał i żebrał u króla o litość. The man who was forgiven by the king. Ten, któremu król wybaczył ogromny dług. But he was not even willing not to forgive, but to wait for some time. Nawet chwilę nie chciał poczekać, aby dług spłacony. But he threw him into the prison. Wyrzucił go. And the Bible says, Biblia mówi, the king heard about this. Że król o tym usłyszał. And he sent his soldiers and said, bring him back. A więc posłał żołnierzy, aby go przyprowadzili z powrotem. And the king said like this. I król mówi tak. I forgave your debt. Przebaczyłem ci grzech. You didn't need to pay back. Dług. Everything was forgiven. Wszystko zostało wybaczone. But you were not willing to forgive that man. Ale ty nie byłeś gotowy, aby wybaczyć swojemu bliźniemu. Then the king said, I changed my mind. A więc król mówi, zmieniłem zdanie. So he said, take him and put him into the prison. Zabierzcie go i wrzućcie go do więzienia. Throw him in there. Wrzućcie go do więzienia. In the prison. Let him be tortured in the prison. Niech tam cierpi męki. And he put him into the prison until he pays back the money. Aż zwróci cały dług, który był winien. Amen. That is the story. Taką historię opowiedział Pan Jezus. Friends, what am I trying to show tonight? Co chcę dziś nam wszystkim pokazać? You know, people have done things against us. Są ludzie, którzy robią różne nieprzyjemne rzeczy nam. People have hurt you. Ranią nas. People have done things it is very hard for you to forgive. Czasami są to rzeczy, które trudno wybaczyć. Then the question is, how should I forgive? Pytanie, jak mam przebaczyć? How can I forgive these people? Jak mam wybaczyć
tym ludziom. You must always remember this. Musisz zawsze pamiętać. Whatever the people have done against you. Że cokolwiek ludzie by nie zrobili tobie. Is only 100 denaries. To jest tylko 100 denarów. Is only 100 days debt. To jest tylko 100 dni pracy. But for you and me. Ale dla ciebie i dla mnie. In my life. W naszym życiu. In your life. W twoim życiu. What Jesus Christ has done is 10,000 talents debt. To jest 10 tysięcy talentów darowanych. He has forgiven everything that we have committed. Wszystko wybaczył nam, czego się dopuściliśmy. Compared to the forgiveness that you and I have received from Jesus. W porównaniu z przebaczeniem, które otrzymaliśmy od Jezusa. Anything that people do to us is nothing in our life. To, co ludzie nam robią i krzywdzą nas, jest bez porównania. But the biggest problem is. Wiecie, jaki jest największy problem? We are carrying the unforgiveness in our heart. Mamy nieprzebaczenie w naszych sercach. We are not willing to forgive. Nie jesteśmy gotowi, aby wybaczyć. We keep on harboring the forgiveness. Ciągle żyjemy nieprzebaczeniem. We make the unforgiveness to grow in our heart. Pozwalamy, aby nieprzebaczenie rosło w naszych And sercach. It becomes hatred in our heart. Aż przemienia się w nienawiść. It becomes anger in our heart. Złość. Why do we do this? Dlaczego to robimy? What is the problem of unforgiveness? Dlaczego jest problem z nieprzebaczeniem? What will happen to us if we don't forgive? Co się dzieje z nami, jeśli nie wybaczamy? The story says the unforgiveness threw him into the prison. Nieprzebaczenie wtrąciło go do więzienia. The unforgiveness was tormenting him inside the prison. Sprawiło mu ból i cierpienie w więzieniu. So what are the problems we face if we don't forgive? To jest jeden z problemów, który mamy, jeśli nie wybaczamy. Number one. Po pierwsze, we will live a prison life. Będziemy żyć jak w więzieniu. We won't be thrown in the literal prison. Nie będziemy wsadzeni za mury, ściany zakładu karnego. But our spirit, ale w naszej duszy, will be locked in a prison. Będziemy zamknięci w więzieniu. What will happen to you and me? Co się stanie tobie? If we don't forgive the people who have done things against us. Jeżeli nie wybaczamy ludziom, którzy nas skrzywdzili. We will lose our freedom. Tracimy naszą wolność. We will be tormented in our mind. Będziemy torturowani w naszych myślach. Outside we are nice. Na zewnątrz może będziemy wyglądać pięknie. We're all singing the songs. Będziemy śpiewać te same pieśni. We're all carrying the Bible. Będziemy nosić Biblię w naszej we're torbie. All putting the money into the offering. Złożymy pieniądze na kolektę. But what about our heart tonight? Ale co z moim sercem? Unforgiveness. Nieprzebaczenie will destroy the freedom of our niszczy wolność w życiu chrześcijan. Unforgiveness will torment our mind. Zaczyna także torturować nasze myśli. We will lead a prison life if we don't forgive the people. Żyjemy jak zamknięci w więzieniu. It'll affect our freedom. Tracimy naszą wolność. It'll affect our joy. To także wpłynie na naszą radość. This is what unforgiveness will do to us. To nieprzebaczenie. Number three, it'll affect our Christian witness. To także przerzuci się na nasze składanie świadectwa o Jezusie. It'll affect our giving heart. To także zamyka nasze serce na ofiarność. It'll affect our spiritual life. To także burzy nasze duchowe życie. It'll affect the people around us. A także dotyka ludzi, którzy żyją wokół nas. You have to ask the question tonight. Dziś musimy zadać sobie pytanie. Is it worth it? Czy warto? Is it worth carrying the unforgiveness? Czy warto nie przebaczyć komuś, kto coś złego zrobił? Should I carry this unforgiveness? Czy ja to mam nosić całe moje życie? I'm not forgiving that person for the last 5 years. Ja nie przebaczyłem komuś już przez 5 lat, mam zadrę w sercu. Not for the last 10 years. A może 10 lat? Not for the last 2 years. Może 2 lata. What is it doing to me? Co się dzieje ze mną? Jaki to ma wpływ I'm na mnie? I'm losing my joy. Tracę moją radość. I'm losing my freedom. Moją wolność. I'm losing my witness. Moje świadectwo podupada. Is it worth it? Czy to jest warte? Friends, if we carry unforgiveness in our heart, it'll destroy our life. We will go into the prison for the nieprzebaczenie niszczy nasze życie. Jesteśmy zamknięci w naszych więzieniach. But tonight my good news is we can get out of unforgiveness. Ale dobra nowina mówi, że możemy z tego więzienia wyjść. We can be free. Możemy być wolni. We can break the unforgiveness, chain of unforgiveness. Możemy rozerwać ten łańcuch nieprzebaczenia. We can walk out of this church tonight completely set free. Możemy wyjść z miejsca, w którym jesteśmy i być zupełnie wolnymi. We don't need to carry the unforgiveness anymore in our life. Nie musimy nosić nieprzebaczenia w naszych sercach. How would you like to live your life? Your future. Jak myślimy, czy jak patrzymy na naszą przyszłość? Do you want to be free?
Czy chcemy być wolni? Do you want to be joyful? Radośni? Do you want to be a witness for Christ? Być świadkami dla Pana Jezusa? Do you want to be spiritual in your life? Chcemy być rozwijającymi się duchowo? Or do you want to be bound? Albo chcemy być osaczeni, by the chains of unforgiveness. Skuci łańcuchami nieprzebaczenia. It's a bondage in our life. To jest niewola w naszym życiu. It'll destroy our life. Niszczy nasze życie. But tonight I got good news that we can be free. Ale my możemy być wolni. Hallelujah. Hallelujah. Would you like to be free in your life? Czy chcesz być wolny w swoim życiu? Would you like to be free in your heart? Czy chcesz mieć wolne serce? So that we can sing in the rain and jump up and down and say, I'm free, I'm free. Aby śpiewać nawet w deszczu i wołać, jestem wolny w Jezusie. Instead of being in bondage, we can be free. Zamiast być w niewoli, możemy być wolni. It all depends what we want to do with our life. To wszystko zależy od tego, co chcemy zrobić z naszym życiem. Would you like to be free in your life? Czy chcesz być wolny? Would you like to enjoy the joy of God in your life? Czy chcesz cieszyć się radością Pana w swoim życiu? How many of you like to enjoy the freedom? Ilu z was cieszyć się pragnie wolnością w Jezusie? Would you please raise your hands for me, please? Podnieście swoje ręce. Would you like to enjoy the freedom in your heart? Wolność w sercu. I'm going to run it through quickly. Bardzo szybciutko. How can we deal with unforgiveness? Jak możemy się rozprawić z nieprzebaczeniem? Number one. Po pierwsze. We must realize it is a serious problem. Musimy odkryć, że to jest poważny problem. Some people think unforgiveness is okay. O, niektórzy ludzie myślą, nieprzebaczenie to taka they żadna did something sprawa. Bad for me. O, źle ze mną postąpili. And I don't want to forgive. Ja nie chcę im wybaczyć. I don't like to forgive. Nie lubię wybaczać. No, unforgiveness is not an easy thing, friends. Przebaczenie nie jest łatwą rzeczą. Number one, it is a very serious problem. To jest bardzo poważny problem. Number two. Po drugie. Unforgiveness is a violation of God's word. Of God's? Violating God's word. Doing things against God's word. Nieprzebaczenie jest buntowaniem się przeciwko Bożemu Słowu. God does not want us to unforgive. God wants us to forgive. Bóg chce, abyśmy wybaczali. On nie chce, abyśmy tkwili w nieprzebaczeniu. Number three. Po trzecie. We must confess before God and repent for our unforgiveness. Trzeba wyznać nieprzebaczenie Bogu i pokutować za nieprzebaczenie przed Nim. Number four. Po czwarte. We must pray to God that he can give us the strength and the courage. Musimy modlić się do Boga, aby dał nam siłę, to forgive the people. A także dał nam chęci do tego, by przebaczać. Number five. Po piąte. We must pray for that person. Musimy zacząć się modlić o tą osobę. When you don't want to forgive somebody, we will never pray for them. Bo tak już jest, że jeśli komuś nie wybaczamy, to przestajemy się o tę osobę modlić. Even if you're praying, we'll only pray curses upon them. A jak modlimy się, to są to modlitwy bardziej podobne do przekleństw niż do błogosławieństw. Oh, let him be finished in his life. O, niech się skończy jego życie. Let him lose his job. Niech straci pracę. Let there be trouble in his family. Niech będą problemy w jego życiu. Not cursing them. God wants us to pray for them. Bóg chce, abyśmy modlili się i błogosławili. Amen. Amen. Hallelujah. God wants us to do this. Bóg chce to uczynić. Once we are willing to do these things. Kiedy podejmujemy decyzję, aby to zrobić. We are on our way out of this bondage. Zaczynamy pozbywać się tej niewoli. We don't need to be in bondage anymore. Już dłużej nie musisz w niej żyć. We will be able to start forgiving the people who have done things against us. Zaczynamy w sercu wybaczać ludziom, którzy coś zrobili przeciwko nam. You are very true. They did harm to you. Tak, masz rację. Skrzywdzili cię. You're right. They did horrible things to you. Uczynili rzeczy złe, straszne. But we as God's children cannot carry. Ale my jako Boże dzieci nie możemy żyć w nieprzebaczeniu. Amen. Amen. How can that happen? Jak to się może stać? As I said, number one, it is a serious problem. Musimy odkryć, że to jest poważna sprawa. Number two, it's a violation of God's word. Że jeśli nie przebaczamy, buntujemy się number przeciwko three, Słowu. We should confess it before God. Musimy wyznać grzech Panu. We should ask God to help us. Poprosić Boga o pomoc. And we should pray for the people. I zaczynamy się modlić o ludzi. Amen. O tych, when you start to do that, którym wybaczamy. Suddenly you'll find the chains of kiedy zaczynamy to robić, czujemy wolność. Suddenly you'll find the prison doors are open. Drzwi więzienia się otwierają. Your bondage is gone. Niewola ustępuje. The joy comes in your heart. Radość przychodzi. The Lord sets you free. Pan czyni nas wolnymi. How? Jak? Because he just got the victory over unforgiveness. Bo zwyciężyliśmy ducha nieprzebaczenia. How will we know the proof
that we are free from unforgiveness. Jak możemy to sprawdzić, że jesteśmy wolni od nieprzebaczenia? You know what the proof is? Wiecie, jaki jest na to dowód? Number one. Po pierwsze, you will not look at the person the same way. Już nie patrzysz na tę osobę w ten sam sposób, jak patrzyłeś wcześniej. Amen. To jest rezultat przebaczenia. And number two. Po drugie, your harsh feelings will be gone and it'll be changed with a different attitude. Mm-hmm. Złe odczucia wewnętrzne ustąpią i zupełnie inaczej będziesz patrzył then na taką osobę. You will start to see why these people are acting this way. You will start to understand their behavior. Zaczynasz rozumieć, dlaczego ci ludzie tak postępują. This will happen when you have forgiven these people. Wtedy, gdy zaczynasz wybaczać, masz to objawienie. Friends, I don't know about you. I don't want to live in bondage. Nie wiem jak wy, ale ja nie chcę żadnej niewoli. As a Christian, I want to be free. Ja jako chrześcijanin w Jezusie chcę być wolny. God does not want us to have any enemies in our heart. Bóg nie chce, aby nasze serce były związane jakąś nieprzyjaźnią i złem. Whether it is your family, nieważne, czy to jest w rodzinie, w domu rodzinnym, whether it is your business competitor, czy to jest w zakładzie pracy, w twoim biznesie, no matter who that is, nieważne, kto to jest, God wants us to be free. Bóg chce, abyśmy byli wolni. God wants you to be free tonight. Chcę, abyśmy byli dziś wieczorem wolni. I believe there is a very reason why God gave me this message. Ja myślę, że jest jakiś powód, dla którego Bóg dał mi to słowo. With all my heart, there is somebody here. Tak, czuję w moim sercu, że ktoś jest tutaj, kto powinien to usłyszeć. One person here need to hear the message. Jeśli jest choćby jedna osoba, która potrzebowała tego słowa. But I believe there are more than one here. Ale myślę, że może jest i więcej. People carrying unforgiveness in your heart. Bo z doświadczenia wiem, jak ludzie potrafią nosić nieprzebaczenie w swoim sercu. Anger in your heart. Nawet złość w swoim sercu. Hatred in your heart. Taką nienawiść w swoim sercu. But remember, King forgave us. Ale pamiętajmy, król nam wybaczył. The king looked at you and me and said, "Forgiven." Król popatrzył na nas i powiedział: "Wybaczam ci." And he wants to forgive us. I on chce nam wybaczyć.